Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Jest ze mną... Siostra. No i cóż, wychodzimy na zewnątrz podwójnie. Ja czemu mówiąc mówię Out 2, odcinek numer 2. I no, lecimy do poziomu, który był chyba fabryką drzwi czy coś tego typu? Tak, to była chyba fabryka drzwi. Tak się raczej nowy poziom. Jej. Wypowiedzcie tę przeprowadzkę sprawnie, otworzył przed nami wiele. Drzwi. Można powiedzieć, że jak się nam nie uda, to klient pokaże nam drzwi. Drzwiocepcja. Tak się inaczej. Drzwiocepcja. Dużo pudeł. Drzwi i... Mam ustawiać... Im! Aha, mam ustawiać rzeczy w konkretnych miejscach. Nie, nie chcę. Ja nie chcę. Ja chcę kraść rzeczy, a nie ustawiać. Jakbyś ty w ogóle chciał. Wiem, za to nie chodzi o wprowadzkę. Po prostu zrób to, co zwykle robisz, ale wstecz. Wstecz mówić mamy my, czy? Jak tam chcecie, tylko przenieście wszystkie rzeczy z ciężarówki na właściwe miejsca. Ochołeła. Ci nóżko będzie. Okej. Okay. Tu są różne typy drzwi, ta plansza nas uczy typów drzwi. Okej. Okay. Dobra, I'm ready. Najpierw double stuff. No dobra, niech ci będzie. Tylko podświetlają się rzeczy, to okej, okay, to nie będzie tak źle. A, i nawet nie musi być idealnie, tylko po prostu jak to się... Jakby... Postawi, dotknie odpowiedniej rzeczy, to się samo jakby naprawia. Jup. No, ty je łopie, chodzić nie umiesz nawet. Dobra. Ups, chyba coś zepsułem. Ojej, no, ale mi przez chwilę spadły FPS-y. Jest to dosłownie przez chwilkę, bo już mam ładnie. Ratuj! Ratuj! Utkłem. Jak utkłeś? Mi tylko się w jedną stronę otwierają. Peszek. Pomógłbyś to wnieść, a nie! No dobra, a to jest okno. To wrzuć to. Dobra. Jedź. Yes. Nie udało ci się. Tobie wiesz też co, się nie udaje. Tak pięknie. My nie umiemy. Co jest? Wiesz co, wnieśmy to. A nie utkniemy tu? Nie. Tak. Okej. Okay. Dziwny ten poziom. W sensie, nie żeby był zły, ale nietypowy. Jest zły. Teraz co ty zrobiłaś? O, było dobrze. Do tego pokoju miało być dobre, a myślałam, że do tamtego niesiemy, bo tam też trzeba dojść. To tam zaraz doniesiemy. Tylko pytanie, gdzie to? A! Okej? Okay. Grabię! No widzę, że grabię. Dobra. Z tej strony tego nie otworzysz, siostra. Muszę zrobić to. No zepsułaś! No sam zepsułeś! Ja nie zepsułem. To była twoja wina. Ty zepsułaś. Chciałbyś. Drzwi się same otwierają przez jakiś czas? Tak. No pomóż! Próbuję! To jest za wysokie, to wtedy nie przejdzie! Musi. Nie da rady. Trzeba naokoło. Widzisz? Tędy trzeba. A bo tam też są drzwi! Dobra, ma sens! Musisz otworzyć. Dobra, dobra. Szczerze nie wyobrażam sobie tego robić w singlu. A w singlu przecież automatycznie ci włącza tryby asysty, więc to wszystko nie jest ciężkie.
Zapomniałaś o tym? Wołając się. A, super. A jestem. Domownicy. Stara, nie psuj. Nie po to stawiam kartona, żebyś go teraz sprzała. Będę, mam taki kaprys i mi nie zabronisz. Gdzie tam jest okno? Tutaj. Gdzie wybij okno. Kradniemy ten klucz, tak by the way. Tu jest Ratatouille! Czy powie, o co chodzi z tym kluczem? Nie. Nie no, po co... A, dobra, wiem! Chyba wiem, o co chodzi. Tak, też wiem, o co chodzi. Jednak nie. Tylko nie, żeby coś. Już mamy gorszy czas, więc trzeba powtórzyć. Nie, nie trzeba. Trzeba. Idzie nam tragicznie. Nie, tam siostra, przesadzasz. Wszystko dobrze. Wszystko pięknie, wszystko dobrze. To gdzie w ogóle? Oberwałam od grabi. Co my tu mamy zanieść? Wiesz co, nie wszystkie rzeczy są potrzebne, teraz to zaczęłam odkrywać. Otworzę. Jestem, że nie wszystko jest potrzebne, to jeszcze... Ten poziom jest masakrycznie trudny. Będziemy musieli go powtórzyć dla naszych kochanych patronów. Co? Wierowałam ci! Nie wiem, czy jest to w porządku, ale coś to niech ci będzie. To maksowanie gry? Nie jest w porządku? Przechodzenie poziomu na patronite, jak nie zaliczymy go teraz. Nie, jak go, my go ogólnie zaliczymy, ale nie na 100%. A w takim sensie, dobra. Ech, no właśnie. O co ty się wyglebiłeś? O grabie. A co innego? Siostra, otwórz. A dobra, tam drzwiami idziesz. Byłoby szybciej po prostu. A chyba... Oj. Nie, jednak nie ogarniam. Nie tutaj, tam dalej. A ty to dalej chcesz? Tak, bo tu bliżej już mamy. Prawda. Musimy przez... tutaj. Dobra. No, brawo. Przynieś mi pudełko małe. Ja już nie ostalę, siostra. Wiem już, o co chodzi z tym kluczem. O co? Sprawdzimy coś, jak sam mówiłaś, w odcinku dla patronów. Jeśli chodzi o pozostałe, bo tu jest ich kilka, ale proszę. Okej. Ma sens. Jest kilka kłódek w różnych kolorach, które trzeba będzie podnajdywać po prostu chyba. Co będzie o klucze. Tak, widzę kilka kłódek. Aha. Okej. Okay. Na coś drugi klucz. Ty jesteś gwiazdoklucz, ty się tym zajmujesz. Ej, mam klucz. Jeszcze gdzieś jest czerwony teoretycznie. Nie żeby coś, my nie zdążymy tego poziomu normalnie zaliczyć. No to mówiłem, a ty twierdziłaś, że zaliczymy na pewno. Nie umiemy. Tak, to pierwsza sprawa, a druga klucza. Może chociaż nagrodę za klucze dostanę. Ale by to miało zmienić. Zostawcie tutaj. Tak tego już nie zrobimy. Może się uda jakimś cudem. No, naprawdę. Kiedy ja chciałem pójść naokoło i pomóc. Ja już tam szłam. Masz czas, nie zdążymy. Dobra, musimy zrobić full focus. O nie.
Lamiliśmy. Food guest! Rozpocznij ponownie. Widzisz, zdążyłam się wyciszyć, jak dmuchałam nosek. Dobra. To teraz, zanim coś bardziej... to szybko te klucze. Okej. Ja wiem, gdzie on... Nie wiem, gdzie był zielony, ale idę szybko po żółty, idę szybko po czerwony. Ty nie widziałeś, co ja zrobiłam, żeby dostać zielony? Serio? Nie zauważyłem. Trzeba było ten... trzeba było ogarnąć... jak to się nazywa? Trzeba było uderzyć to od prądu. A, okej. Okay. A czerwony jest najlepiej ukryty pod stertą opon. Nie, przepraszam, żółty był lepiej, był w klozecie. Kibelku. Tak. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest jakaś kłódka, jakiś klucz, który nie znaleźliśmy, czy to były wszystkie? Wydaje mi się, że to wszystkie były. Sprawdzę tutaj w tym... biurze, ale nie widać, więc tak, chyba wszystko. Dyskietka jest! Nie widziałam nie jej. Podnieść. Na pewno się da. Nie da się. Okej, okay, i przy okazji, tutaj nad tymi drzwiami jest ogranicznik, czyli teoretycznie wszystkich rzeczy przez nie przeniesiemy. Mówię teoretycznie, bo jak się postaramy, to jesteśmy w stanie je tam jakoś... No. Przecisnąć. Jesteśmy z sobą, my wszystko przeciśniemy. Siostra, nie za szybko trochę targam tą ciężką rzecz samemu? Nie. Dobra. Musimy to przewrócić. Nie. To mi się udało przycisnąć ostatnio przecież z sobą. Widzisz? Pod kątem było, dlatego. Dobra. To teraz... gdzie to jest? Drugie paczki zrobimy teraz. Dobra, a one gdzie były? A, na końcu. To ten, poczekaj, dobra, tędy można. To tylko śmietnika odsunę i... Au. Brawo! Dobra, śmietnik trochę odsunięty, to chyba damy radę. Dumna jestem z ciebie niezmiernie. Okej, jeszcze bardziej trzeba śmietnika przesunąć. A ratatuj bierzemy? Tutaj niestety się wprowadzamy, więc najwyżej możemy go zanieść, żeby mieszkał sobie gdzieś. Ale ja go chcę z nami. Tak. Zapomniałam, że są drzwi jednostronne. No. Więc to też były takie, czy nie? Bo nie pamiętam. Nie. No! Co za drzwi z tych drzwi? Brawo! Nie moja wina, to drzwi się zepsuły. Idziesz teraz od drugiej. Tak, dokładnie. Musimy czekać. Na drzwi. Dokładnie. A czy ty lubisz drzwi? Oczywiście. Okej, bo to jest ta dwójka, która jest lekka, tak jak TV, ale nie można jej itnąć po prostu. Tego typu, okej. Okay. Trochę zapomniałem o tym, że takie rzeczy istnieją nawet. Ten co kompem rzuca. No, przecież to najłatwiejszy sposób na transport komputerów. Ratatujesz czymś przeszkadzają? Zniosłam ratatuja. One w czymś przeszkadzają w ogóle, czy one są tak po prostu? Tak, przeszkadzają, ale bardzo lekko. To jest taki przeszkód, tak jak były żółwie i tego typu. Tyle, że on jeszcze nie jest na wysokim poziomie. Dobra, itniemy je. A w sumie dobra. Bo je nam wyjdzie itnięcie, bo ostatnio nam coś nie wychodzi. Musimy z wyskoku. Okej. Okej. Daj mi coś ustawię. Trzeba ale się... skrzypią te drzwi. No nie zdążymy. No dobra, może zdążę? Nie, już nie jest aż tak tragicznie. Chodzi o ten czas na gwiazdkę. Dodatkową. No ty musiałeś tamte drzwi otworzyć, jełopie. Dobra. Nie! Zdążyłem. Zdążyłem. Musisz mi otworzyć. No, nie udało się.
Ja omijam te grabie już jakimś cudem, nie to co ty. Nie wiem, musimy jakąś strategię chyba wymyśleć po prostu. To nie na teraz, jak sam stwierdziłaś. Bo przejść to przejdziemy. Aha. Znaczy, mi by to wystarczyło. Ja nie muszę przejść na 100% tej gry. Ale wiem, że nie dasz mi spokoju, jeśli tego nie zrobię. Która mogłaś tędy. Chysaj, onigiri! Co? Mogłaś przejść naprawdę krótszą trasę. Nie. Tak. Pudło, wracaj. Pudło! Brawo. Brawo! Sam też tak robisz, jełopie. Ale... ten poziom nie powinien istnieć w tej grze. Bo ta gra nazywa się wchodzenie na zewnątrz, a nie wchodzenie do środka. Ale tak. Ej, a znacie tę piosenkę o drzwiach? Mój szef już się zbliża, już puka do mych drzwi. Puk, puk. Kto tam? Sąsiadki, nie ma siatek? Są siatki, nie ma siatek. A. Suchar. Okej. Okej, dobra. Jakim cudem ty nie ogarnęłeś suchara, a ja tak? Nie wiem. Dobra, na koniec z tymi sucharami. Nawet szef. Klapo. Brawo, jełopie. A to ty ja jesteś sucharmistrz w tym domu. O! Mam alergię na drzwi przesuwane, co nie można ich używać zapewne. Mhm. Kiedy zachce się w pracy, czyli pewnie trzeba wejść do klozeta. Pewnie tak. Tak się inaczej poziom zaliczony, więc brawo my. Więc IP. Mość. Dźwig. Dobra. Poziom numer kolejny. Wszystko idzie gładko. Cały dzień bez jednego spisku, ani zjawiska przyrodzonego. Następne zadanie to będzie bułka z masłem. Uwielbiam kanapki. Szkoda, że nie mamy przerw na lunch. Daj nawet na inny posiłek. Ale przerwa mamy sporo rzeczy. Co się równoważy. Widzę flaminga. Widzę jakieś też pudło, które ma oko. Flaminga. Zobaczmy, co będzie. Na przeprowadzkę. To miejsce sprzedane za fortunę. Ten domów kartonowy to poszybowały w kosmos. Zostaliśmy wybrani miastem najmniej narażonym na inwazję leniwców. Więc każdy chce tu mieszkać. Ale czy mieliśmy, nie mieliśmy inwazji leniwców w zeszłym roku? Mieliśmy, więc mało prawdopodobne, by zjawiły się ponownie. Widzę, są takie słodkie. Szczerze nie wiem. Bardzo podoba mi się te schody z kwiatów. Więc pewnie jest achievement na, za niezdeptanie ich. Możemy spróbować. Ale okej, okay. Duża chałupa. W ogóle widzisz tego szczura sterpującego? Tak, widzę. Okej, okay. Idziemy. Ładu, ładu! Co? Co? Nie wiem, co ty zrobiłeś. Co ty tam żeś zrobiła? No! O, du, dobra, du, du, du. Dałem radę. Co? Co? Piękne. Czy to są jakieś Simsy? Tak. O mój Boże, bo my bierzemy prysznic! Tak, dlatego powiedziałem, co to są jakieś Simsy? Tak. To jest definitywnie nawiązane nie do Simsów. Simsów się mówi.
Nituj to, a nie! Dobra. Noż, dzięki! No co, jeszcze dzisiaj cię nie wychodzenie na zewnątrz, to musiałam chociaż raz. IRL też. Jeszcze nie dostałam, pad. Ja się nie biję, IRL. Dlatego, że mam katar. IRL, to ty jesteś tak agresywna, nie ja. Brato! Aj tam, szczegóły, mała dziewczynka nie może cię uderzyć. Wiesz co, to są chyba unitable przedmioty. Nie wiem, ale tam było rato. No mówię ci, że jest rato. Ale w ścianie był. W ścianie jest rata. Nie da się joinknąć? Nie da się joinknąć. Sad? Patrz, pudło z okiem. Trzeba je otworzyć, spróbuj je otworzyć. Nie da się. Pewnie, że... Dobra, mieliśmy klozeta wyciągnąć, bo chyba, że nie. A dobra, to jest jakiś secret specjalny. Okej. Teoretycznie to prawdopodobnie skin. O, roślinka doniczkowa. A wiesz co, wydaje mi się, że... Dobra, nieważne. Bo chciałam powiedzieć, że jestem zdania, że zapewne jest za nie psucie w ogóle roślinek jakoś. Ale ja nie psuję roślin. Roślina doniczkowa sama się wyglebiła? Ja mówię o roślinie doniczkowej takiej, którą mieliśmy zabrać. Brawo. Jest parasolka, chciałam na parasolkę skoczyć, ale nie się wylądowałam. Uratowałam mikrofalę? Nie, weź tą mikrofalę. A gdzie ona jest? A gdzie jest mikrofala? No w kuchni ją łapię. A, okej. Okay. Ja nazwę to jakieś pudło z delikatnym czymś. Jeszcze to pudło, a potem pójdę po mikrofalówkę. Ja próbuję sama łóżko ruszyć. A, dobra, zaraz ci pomogę, tylko muszę poprawić flaminga, bo nie możemy odjechać bez flaminga. Szczery. Brawo. Zobaczysz, uda mnie się. Nie skoczysz tu. Uda mnie się. Już prędzej to łóżko wezmę. I co, wskoczyłem? No teraz to musimy je tam itnąć, szybciej będzie. Puść! Dobra, idziemy szybko. Szybko, zanim się spóźnimy. I tak się spóźnimy. Nie, tym razem jeszcze mamy szansę. A nie, dobra, 8 rzeczy jeszcze musimy itnąć, to nie ma szans. Nie da się tego itnąć, a jednak się da. Brawo. Tak było szybciej. My jesteśmy jakieś niegary dzisiaj. Dobra, trudno, depcze kwiatki. Ale czemu uważasz, że jesteśmy nieogary tylko dzisiaj? Ja bym powiedział, że całe nasze życie tacy jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy wyjątkowo nieogar. Może. To wszystko wina tego, że nie chciałam deptać kwiatków, mówię ci, tak to byśmy zdążyli. O, toster. Toster? A tylko niestety nie jest to pan toster. Sad, zjadłbym tosty. Nie tak już niedawno żarłaś tosty? Nie. Wydaje, że tak. Dzisiaj nie jadłam, tak dla przypomnienia obudziłam się o 13. Ja mi się wydaje, że naprawdę, że żarłaś tosta. Dzisiaj nie, wczoraj jadłam zapiekanki. Moja reakcja to co nie byłoby takie typowe. Ha! Ale wolę się skupić na przenoszeniu lodówki, a nie na robieniu ha, więc no. Musimy wybaczyć. Tak. Reagowanie. Od boku. Nie, tak tego nie wrzucisz! Coś mówiłaś? Coś mówiłaś? Tak. Bo tego ciekawe, nie wrzuciłeś. Udało mi się. Nie na
nagrało się. Mówię ci. No i tu tą kanapą, a nie. Parasol mamy. Jej, udało się. Litniesz? Źle złapałeś. No dobra. Nie, nie, nie tak. Halo? Nie, nie łupię ty! No! Piękne, piękne po prostu. Lewo! Dobra, dobra. Ej, udało się! Udało się! Zaliczyliśmy pozioma! Możesz go oferować jak tylko się da. Rozwałka! Uwielbiam robić wszystko, by obniżyć ceny nieruchomości. Powinniśmy też założyć firmę szklarską. I przeskipować ostatniego swojego dialoga. Wiem, bo przez przypadek nacisnęłam na padzie dmuchającym. Robisz wszystkie oknia, regularnie czyść swojego flaminga. Mam się kuku tobie? Okej, słuchaj, jakiś, ale tak. Ogólnie mówiąc, musimy robić wszystkie oknia, umyć flaminga w prysznicu. A to ostatnio to jest coś z zegarem. Tak. Tak. Dał ci znaleźć jednego z dawnych pracowników. Pomożesz mi szukać resztę? Nie płacę im od jakiegoś czasu, ale to nie szkodzi. Zainwestowałem wszystkie ich pensje w NFT z małpami palącymi papier. Pieniądze. Będą tacy szczęśliwi. Piękne. Tak, się naprawdę naśmiewa za wszystkiego, z czego się da. I za to ją uwielbiam. Ale za resztę nie uwielbiam. Czy znaczy, co my tu mamy tym razem? Raju. Toster wrócił. A mówię, bo panie tosterze. Czy coś się pali? Tak, tylko ja jestem. Ale jestem nagrzany. Okej. Okay. Nie, ale tak gadaliśmy, panie tosterze, i proszę, powrócił. No, gadaliśmy o tostach ogółem. I to się wszystko nagrało, więc spokojnie, siostra. Wszyscy wiedzą przecież, że gadaliśmy o tostach. Ej, bo tam jest brum brum tu, bo tu jest skrzynka z postacią. Joink? Jest joink. Dobra robota! Znajdźcie więcej takich i innych kluczych rzeczy za pomocą ciężarówki. Czym będzie? Nie wiem. Henrietta! Piękna! Piękna! Zauważyłeś, że ona ma na pierwszym skinie, tym na wózku, żabę. A, faktycznie. Tak przynajmniej, kontuzuj. Piękne. Czytajcie komunikaty, aby więcej 20 grosza. Ale tego nie czytaj. Ten ci nic nie da. I ej, bo tam coś jest. A, cartridge z poziomem dodatkowym, który też będzie raczej na Patronite, jak już. Tak, kolejny cartridge do automatu. Kuchni na niego. Panie, nie usuwa kurzu. To mi idź. Nie po to, żeby go wyczyścić. Na szczęście. Nieprawda. Ta kartridża się dmucha, kiedy nie chce działać. I wtedy zaczyna działać. A to prawda. Switch potwierdzi. Ciebie tylko Switch. Dobra. Słownego to będzie już ostatni ten ostatni poziom na dzisiaj, ale spokojnie. Ale tak. Mówią, że żeby nigdy nie pracować z zwierzętami. Chyba, że zwierzęta płacą o 27,3 więcej. Przepraszam bardzo, czekaj. Przecież połowę jest Move Movers to zwierzęta. O nie, to było w demku. To było w demku. Proste, to było w demku, to był... Jezu, był ten okropny poziom. Tak, to jest ten poziom, gdzie musimy zwierzęta popilnować. Posegregować. Jezu, to jest zło. Mówią, że świnie nie potrafią latać. Ale dlaczego kurczaki też nie potrafią latać? Well, actually, one potrafią, tylko są zbyt leniwe, żeby to robić. Tak, na kury dystansy. Potrafią. Byłam tego świadkiem. Mhm. A tak, kurczaki nie potrafią latać, ponieważ mają odpowiedniego stosunku powierzchni skrzydła do masy ciała. Nieprawda, one sruwają. Widziałem. Stosunek skrzydłowy oznacza, że nie są w stanie wytworzyć niezbędnej siły nośnej. Czasami są w stanie, co jest zaskakujące, ale tak. Wzbić się płetrze na dłużej niż na bardzo krótki dystans. No i to właśnie o to, co chciałem mówić, że tak sruwają po trochu. Ale nadal sruwają. Słuchaj, niektórzy podcinają nawet swoją kurczakom skrzydła, żeby nie uciekały i nie odlatywały, więc nie tylko kurczakom. Pawią też na przykład. Mogą latać tylko na niewielkie odległości? Możemy to zmienić.
Okej. Okay. Dobra. Krowy są dwuosobowe, kurczaki są jednoosobowe, owce są jednoosobowe. Świnie... A żółwiakie. Świnie też są jednoosobowe. Żółwy? Nie wiem. No ale świnie trzeba chyba dwójki, żeby rzucić. Nie jestem pewien, dobra. To okej, okay, let's go i od czego zaczynamy? Krowy. Dobra, tylko chwila, bo nie pamiętam, czy furtki się zamykają. Krowę. Dobra, bierę. Okej, okay, tędy chyba krowy nie przyniesiemy. Przeniesiemy. Chyba, na długość chyba trzeba. W tak. ogóle kocham, jak ta krowa nogami szmerga. Dobra. O nie. Odlokowaliśmy zagrodę kurczaków. Poprawi się. Nie o to chodzi, siostra. Taśmy przerwaliśmy, teraz kurczaki będą mogły tamtędy uciekać. Zapomniałaś o tym? Nie, meczka, meczka! Nie kochę! Otwórz proszę furtkę. Nie widujemy. Nie da się meczką rzucić? Nie widujemy. Na demku próbowaliśmy i nie wyszło. Dobra. Tą drogą zwiała już kura, którą dałam na miejsce. Dobra. Wezmę owce. Meczka. Bo jest. Meczka. Musisz otworzyć. Ale meczka wtedy zwieje. Nie zwieje, pomogę ci. No dobra, nie, co, meczkę już mamy, to jest krasula. Prędzej. Mogą być dwie meczki. Łap meczkę! Mam ją, spokojnie. Kocham się drzeć na ciebie. No wiem, przecież ty jesteś największy agresor w domu, więc no. Nieprawda, kot morderca bez serca jest większy. No, zamykam cię tutaj. No dobra, morderca bez serca może i jest większy agresor generalnie, Słuchaj, ale... jak my mamy stąd wyjść? Jak ja to dobra, zrobiłem? Wiem. Dobra, o, to ten. A, teraz nie wyjdziemy tędy do owiec. Świnia tutaj jest, a jest... Świnia prawie weszła do swojej własnej zagrody, tak by the way. Okej. Okay. Bierz prosiaka. Dobra, mam. Joink. Joink. Nie wiem, co prosiak robi w zagrodzie dla owiec. I nie wiem, czemu parsek zaczął mi niefajnie troszkę lagczyć. Też nie wiem, ale mam podejrzenia. A druga sprawa... No. Zamiast zwierać furtek można sianem po prostu sobie pomagać. Polecam. Noszę znowu! Łopatą w łeb, a jak inaczej. Łopatą w łeb to najlepsza technika. Bob Necromansa by ci potwierdził. Dyskietka, tak by the way. Gdzie? Nie wiem, jak ją złapać. Co za świnioki! Zaraz zablokuję je. Trzeci znowu uciekł. Widzę trzeciego. Dobra. To ja zacznę ogarniać owce. O nie! Wyrwałaś taśmę, prawda? Nie. Niestety widzę, że tak. Nie, skądże? Ale mówię... Miał! One kaczą! No brawo, jak masz... Ach, zresztą. Nie będziemy mieć za dobrego czasa. Ty na razie nie. Prosiak zwiał tak troszkę bardzo. Co ja się z tym faktem mam zrobić? Ja się owcami teraz zajmuję. A ja próbuję się zająć świniami do końca. Okej, okay, to się nimi zajmuj. Ja w takim wypadku kury już będę ogarniał. Ja już też się ogarniam kury. Siad na dupie. Damy radę! No nie! Wracaj tam. Poszło na mnie najgorzej, jak na to, jak bardzo się męczyliśmy. Uwielbiam zapach zwierząt z samego rana.
Przepraszam, znowu wypadało mi z głowy, że trzeba wziąć prysznic. Typowa siostra. Przestań, ja się myję. Wiem, ale muszę tak gadać, przecież. Tylko nie pszczoły. Okej, trzeba znaleźć gdzieś pszczoły. Najpierw przyjaciel na świecie. Nie ogarniam. Nie zacznij się od tego płotu. Niewykonalne. Przerwiemy zawsze taśmę na płota. Najlepsi przyjaciele na świecie to było za żółwia. A, okej. Tak ci naci, czyli jest to 5 minuta, więc na tym kończymy. Nagrywamy Bajdway teraz drugi, tak tylko cię spytam szybko. Zaraz pomyślałem, zanim coś, to dzięki wam wszystkim. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej. I tak, następny epizod będzie, jak będzie, zależycie. A póki co, no to tyle, więc dzięki wam wszystkim za uwagę, no i trzymajcie się, hej, hej. Ten zakończyłem siostrę. Okej, okay, myślałem, że będę musiał cię pilnować, by się pożegnał, ale tak, zrobiłaś to tym razem grzecznie, więc no. Hej, hej, jeszcze raz. Kocham was.